Jakie są początki samoorganizacji na terenie Polski? No, początki samoorganizacji są na terenie Polski, praktycznie od tego czasu, od jakiego istnieli ludzie na tym terenie. Oni zawsze się samoorganizowali. Natomiast no, takie bardziej zorganizowane formy na pewno średniowiecza, samoorganizacja mieszkańców miast, cechy, gildie, no, to wszystko są. Formy właśnie takiej autentycznej samoorganizacji społecznej, która rozwijała się z biegiem czasu. Na wsi istniały zorganizowane formy współdziałania, nazywane czasami w tej chwili prespółdzielczymi formami współpracy, ponieważ tworzyły one organizacje pod wieloma względami zbliżone do dzisiejszych spółdzielni. No i to się tak rozwijało aż do XIX wieku, kiedy już powstała Regularna spółdzielczość w postaci podobnej jak w Europie Zachodniej. Właśnie, kiedy, czy w tym okresie można mówić o przyspieszeniu takiej łączenia się w jakieś podmioty, które miały na celu rozwój gospodarczy, przyspieszenie tego rozwoju? Myślę, że pierwszym celem było przede, była przede wszystkim samoobrona, samopomoc społeczna w warunkach takiego rozwijającego się bujnie wówczas kapitalizmu. A przy okazji. Właśnie powstawały formy rozwijające gospodarkę. Wiele tych spółdzielni, mimo że były tworzone raczej w celach samoobrony czy samopomocy, podejmowały działalność gospodarczą czy wspomagały działalność gospodarczą prowadzoną przez, przez ludzi i przyczyniały się do ogólnego rozwoju. Na pewno nastąpiło wówczas przyspieszenie, początkowo na terenie Zaboru Pruskiego, ale potem również i na innych terenach polskich. Czy możemy powiedzieć, że w jakimś rejonie, tak jak Pan wspomniał o zaborze pruskim, rosyjskim, czy to, czy widać było te różnice? Oczywiście. Inny był stopień rozwoju gospodarczego poszczególnych zaborów. No wiemy, że zabór pruski, późniejszy niemiecki, przede wszystkim Wielkopolska, były bardzo dobrze rozwinięte, miały silne rolnictwo, niezłe początki przemysłu. Galicja z kolei była najbiedniejsza wieś, przeludniona, maleńkie gospodarstwa, ogromna emigracja zarobkowa, ale jednocześnie najkorzystniejsze warunki polityczne do tworzenia różnego rodzaju inicjatyw podejmowanych przez obywateli. No, na terenie zaboru rosyjskiego z kolei, no, tam było bardzo różnie. Z, z jednej strony był... Była biedna wieś, słaby rozwój, ale z drugiej strony no, jesteśmy w Łodzi chociażby tu, która tak się rozwinęła w, ogromny, w ogromne miasto przemysłowe właśnie wtedy. Także tu była sytuacja bardzo zróżnicowana gospodarcza, natomiast niewątpliwie aż do 1905 roku były najgorsze, najtrudniejsze warunki do organizowania się społeczeństwa, do powstawania stowarzyszeń czy spółdzielni. Czy my naśladowaliśmy rozwiązania zachodnie, czy też mieliśmy jakieś postacie, które dużo wprowadziły jakichś takich rozwiązań, które były oryginalne na terenie kraju? Oczywiście nasza spółdzielczość mieściła się w tych trzech wielkich nurtach spółdzielczych, które w Europie ówczesnej i na świecie w ogóle rozwijały się, czyli w tym nurcie nawiązującym do socjalizmu czy socjalizmu utopijnego, w nurcie liberalnym, w nurcie solidarystyczno-chrześcijańskim. Natomiast oczywiście wiele rozwiązań było specyficznych dla Polski. No przede wszystkim, pamiętajmy, to był okres zaborów i wszystkie praktycznie spółdzielcze inicjatywy wówczas, przede wszystkim na terenie zaboru niemieckiego, rosyjskiego, poza tym elementem samoorganizowania się społeczeństwa w celach gospodarczych, miały, odegrały ogromną rolę patriotyczną. No, dość przypomnieć, że słynny wóz Drzymały między innymi był zakupiony za pieniądze z banku spółdzielczego, czyli Ludowego wówczas w Wielkopolsce. No, ogromny był ten pierwiastek właśnie patriotyzmu, walki znów przede wszystkim na terenie zaboru Niemieckiego walki o utrzymanie polskości wobec tej również gospodarczej, bo nie tylko politycznej, ale i gospodarczej presji niemieckiej. I no, najlepszym dowodem jest to, że wielu ważnych działaczy Polski już po 1918 roku, po wyzwoleniu, miało swoje spółdzielcze korzenie. A zabor rosyjski? W zaborze rosyjskim była trochę inna sytuacja. Początkowo rozwijały się tu przede wszystkim spółdzielnie spożywców wyrastające z tej tradycji roczdelskiej, czyli tej socjalistycznej, lewicowej. Natomiast no tu panowały, jak powiedziałem, bardzo trudne warunki do rozwoju spółdzielczości. Spółdzielczość mo spółdzielnie można było rejestrować na podstawie prawa o stowarzyszeniach ale początkowo, żeby zarejestrować spółdzielnię trzeba było, jako stowarzyszenie trzeba było uzyskać zgodę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Petersburgu i to czasami trwało całymi latami. Zdarzało się, że 20 lat trwał taki proces. No, czyli warunki tu rzeczywiście były bardzo początkowo trudne. Pierwsze spółdzielnie, Powstawały w latach 60., 70. XIX wieku, no, dość powoli. Natomiast gwałtowne przyspieszenie nastąpiło po roku 1905, po rewolucji 1905 roku, kiedy zmieniono przepisy, nastąpiła pewna liberalizacja na terenie królestwa i wystarczała już zgoda do zarejestrowania stowarzyszenia na szczeblu guberni, czyli dużo łatwiej było to i wtedy no, nastąpił nieprawdopodobny rozwój spółdzielni spożywców, do czego przyczyniła się też grupa intelektualistów wspierających ten ruch związanych z Towarzystwem Kooperatystów. Wtedy powstał Warszawski Związek Stowarzyszeń, Spółdzielczych, który, Stowarzyszeń Spożywczych, który bardzo intensywnie działał na rzecz, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, promowania tego ruchu. A zabór austriacki? Czy to mieliśmy jakieś ślady, albo nie wiem, początki? Tak, tam zaczęło się bardzo wcześnie, niewiele później niż w Zaborze Pruskim. I zresztą yy, to były, te, początkowo powstawały tam banki spółdzielcze. No one nazywały się wówczas generalnie nazywane bankami ludowymi, czy towarzystwami pożyczkowymi, wzorowane na tych wielkopolskich. Natomiast taką jakościową zmianę można powiedzieć, yy, obserwujemy od, już trochę później, od końca XIX wieku, kiedy pojawiła się tam taka wspaniała postać, Franciszek Stewczyk, który dostosował do miejscowych warunków model, tak zwany model spółdzielni rajfajzenowskich wywodzących się z Niemiec. Zresztą banki spółdzielcze wielkopolskie i początkowe w Galicji też opierały się na innym niemieckim modelu Schulze-Delicza. To był taki model liberalny, natomiast model oparty o zasady solidarystyczne. W Polsce, zwłaszcza o du z dużym, w dużym, znacznym stopniu również chrześcijańskie, to był właśnie ten model Raiffeisena przeniesiony w roku 1889 90 do Polski przez Stewczyka. No I zaczęły powstawać te drobne wiejskie. Kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, które szybko nazwano, najpierw nazwano Raiffeisenkami, ale potem bardzo szybko zyskały miano kastewczyka od właśnie ich założyciela i no, jednego z najważniejszych promotorów ruchu spółdzielczego tego, o tradycjach chrześcijańskich na terenach polskich.